Profesor Halina Abramczyk jest kierowniczką Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej działającego na Politechnice Łódzkiej. W świecie naukowym jej zespół znany jest z badań nad nowoczesną techniką wykrywania wczesnych zmian nowotworowych za pomocą światła rozproszonego Ramana. Wykonywane są one na żywej tkance w trakcie rutynowego badania lekarskiego i mają szansę zastąpić stosowaną obecnie inwazyjną analizę histopatologiczną. Opracowana technika wykorzystuje optykę światłowodową. Zachodnie pisma naukowe nazwały niegdyś profesor Abramczyk Marią Curie od laserów. Ja zaczynałam jako fizyk i to fizyk teoretyczny. Moja praca magisterska dotyczyła cząstek elementarnych, więc jest to najbardziej abstrakcyjna dziedzina fizyki teoretycznej. Następnie po skończeniu studiów na Uniwersytecie Łódzkim znalazłam się w Politechnice Łódzkiej. W wieku lat 40 zostałam adiunktem i wtedy miałam szansę uczyć studentów, co bardzo lubiłam. Wtedy zajęłam się spektroskopią molekularną, ale również na takim poziomie trochę teoretyczno-akademickim. Te pasje związane z naukami aplikacyjnymi, czyli zastosowaniem spektroskopii w diagnostyce nowotworowej, przyszły stosunkowo późno, ale badania te dostarczają nam bardzo wiele satysfakcji. Spektroskopia molekularna, najkrócej ujmując, jest to oddziaływanie fal elektromagnetycznych z materią. Materia różnoraka, różne stany skupienia. Może to być próbka biologiczna, może to być nanocząsteczka, różnego rodzaju typy fal. Są to fale mechaniczne, odkryto w tym roku również fale grawitacyjne i fale elektromagnetyczne. A nasza metoda pokazuje, że fale elektromagnetyczne i właśnie spektroskopia molekularna może całkowicie zrewolucjonizować diagnostykę medyczną w czasie rzeczywistym, w sposób absolutnie obiektywny, niesubiektywny, bo to są widma, więc nie ma z czym dyskutować. Bez żadnego barwienia można uzyskać natychmiastową informację o nowotworach. Jest to metoda bezpieczna i nazwijmy to minimalnie inwazyjna. Podczas operacji lekarz, usuwając nowotwór, jakikolwiek nowotwór, my się zajmujemy nowotworami w komórkach epitelialnych, to jest około 80-80% wszystkich nowotworów. Lekarz stoi przed dylematem, jaki fragment tkanki wokół guza, masy guza usunąć. Jest to tak zwany margines błędu. Nasza metoda bez najmniejszych problemów w sposób obiektywny w czasie rzeczywistym jest w stanie pokazać, gdzie mamy komórki zdrowe, gdzie mamy komórki chore. To, co zrobiliśmy na poziomie grantów naukowych, 230 pacjentów dla nowotworów piersi, dla nowotworów mózgu, tych pacjentów jest na razie mniej. Myślę, że są to badania na poziomie naukowym wystarczające do tego, żeby wejść w fazę następną, fazę komercjalizacji, fazę ustawienia przyrządów obrazowania ramanowskiego podczas operacji i zastosowania jako nowego narzędzia diagnostycznego. Oprócz własnej działalności naukowej, profesor Abramczyk aktywnie włącza się w inne aspekty życia akademickiego. Szczególnie zainteresowana jest kwestią obecności kobiet w nauce, a właściwie ich niewystarczającego udziału. Z tego powodu zasiadała w Komitecie Naukowym pierwszej w Polsce międzynarodowej konferencji pod tytułem Women in Science – The Tradition of Maria Skłodowska-Curie, która we wrześniu odbyła się na Politechnice Łódzkiej. Kobiety, które w nauce, które na poziomie studiów doktoranckich stanowią bardzo poważną grupę 50 albo ponad 50%, nagle z tej nauki wykruszają się i w etapie końcowym jest ich około 10 do 20%. Co więcej, we wszelkich ciałach okołonaukowych, na pozycjach rektorskich, tych kobiet jest bardzo mało. Zawsze powtarzam studentkom, ja wiedziałam to od zawsze, niezależnie od tego, czy zajęłaś się domem, czy zajmujesz się pracą zawodową,
miej odpowiednią edukację. Bądź człowiekiem niezależnym, bo nigdy nie wiadomo, jak ułoży się twoje życie. I to jest główne przesłanie.